Cześć, witam Was serdecznie w filmie pod tytułem Ulubieńcy stycznia 2015 roku. Na wstępie chciałabym Was od razu przeprosić za krótką nieobecność na kanale, ale pracuję nad pewnym projektem, który na razie jest tajemnicą, który pochłania mi dużo czasu. Nie miałam więc okazji zasiąść do nagrywania. Raz próbowałam nawet nagrać tak, ale niestety materiał nie nadał się do publikowania. Było złe oświetlenie i tak dalej. Tak więc dopiero dzisiaj udało mi się chyba do Was przyjść. Na dzisiaj przygotowałam dla Was trzy filmy, jedną grę, jeden produkt z pielęgnacji i jeden produkt z kolorówki. To może zaczynajmy. Pierwszym filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest film Nie jesteś sobą z 2014 roku. Natrafiłam na ten film całkowicie przypadkiem, i obejrzałam go zupełnie spontanicznie, ale muszę Wam powiedzieć, że film wywołał we mnie ogromne zaskoczenie. Ogromnie mi się spodobał i jest to jeden z najlepszych filmów, jaki chyba widziałam w ostatnim czasie. I co to za film? Jest to historia pewnej pianistki, Kate, która w pewnym momencie zaczyna chorować na ciężką śmiertelną chorobę. Film pokazuje, jak ona nie potrafi się pogodzić z chorobą oraz pokazuje to, jak stara się ona walczyć z czasem z tą chorobą o godne przeżycie tych ostatnich chwil. Niestety ukazuje też rozpad jej małżeństwa z Evanem. Kate, potrzebując opieki, podaje ogłoszenie do gazety, że szuka pomocy. Zgłasza się do niej niesforna studentka Beck, która ma problemy i w życiu uczuciowym oraz z niespełnioną karierą rockową. Jest to film w pewnym stopniu analogiczny do Nietykalnych, ale mam wrażenie, że zrobiony z większą wrażliwością, przedstawiającą dramat kobiety oraz to, że ten czas niestety Kate ucieka. Między Kate a Beck tworzy się niepowtarzalna więź. Film obfituje w wiele niespodziewanych zwrotów akcji i gorąco Wam polecam do obejrzenia. Ja muszę przyznać, że lubię takie filmy, które wywierają w nas jakieś emocje, jakieś przemyślenia. I mimo, że ten film widziałam już prawie miesiąc temu, dalej mam go w głowie i dalej o nim myślę. Dlatego serdecznie go Wam polecam. Drugim filmem będzie Sekretne życie Waltera Mitty. Film, o którym się dowiedziałam przez przypadek z jednego z kanałów na YouTube. Podziękuję Wam recenzję tego filmu. Jest to film z 2013 roku. Jest to historia pewnego mężczyzny, który jest marzycielem i który często śni na jawie. Niestety problemy w pracy skłaniają go do niezwykłej podróży i do przekraczania własnych ograniczeń. A podróż ta okaże się dużo bardziej śmiała niż jego własne wyobrażenia. Film przedstawia piękne obrazy, piękną wizję poszukiwania siebie, poszukiwania odwagi, spełnienia swoich marzeń oraz dążenia za przygodą, co ja osobiście uwielbiam. Trzecim filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest film Incepcja z 2010 roku. W roli głównej występuje tutaj Leonardo DiCaprio. Jest to film długi, dość trudny i skomplikowany. Muszę przyznać, że na samym początku nie wiedziałam, o co w nim chodzi. Film przedstawia alternatywny świat, gdzie dzięki technice możemy wejść w świat snu. Głównym bohaterem jest złodziej Cobb, który zostaje wynajęty do tego, żeby sprzedać myśl w cudzy umysł, który śpi. Świat snu, który jest przedstawiony w tym filmie, jest to świat wielowymiarowy. W czasie filmu schodzimy w różne jego wymiary, różne wyobrażenia. I muszę przyznać, że film jest bardzo ambitny i po jego zakończeniu tak naprawdę pozostawia widzowi interpretację, jak ten film się skończył. Gorąco Wam polecam ten film,
oraz do podzielenia się opinią na jego temat, ponieważ sama nie wiem, co o nim myśleć w pewnych momentach i chętnie bym na jego temat porozmawiała. Teraz przejdziemy może do gry. Moim ulubieńcem w tym miesiącu jest gra The Sims 4 i tak wiem, że wyszła ona już jakiś czas temu, ale chciałabym Wam opowiedzieć o niej właśnie w styczniu, bo ja gram Simsy praktycznie od Sims 1. W Sims 1 gram najkrócej, ale od Sims 2 jestem wielką fanką serii i jak osobiście nie gram dużą liczbę gier, bo raczej nie mam na to czasu, to właśnie Simsy są jedyną taką grą, na którą mam czas i którą, do której sięgam z przyjemnością, kiedy chcę się na przykład zrelaksować, odpocząć. I tak. Moja historia z Simsami jest śmieszna, ponieważ mam takie fazy. Przez jakiś czas gram codziennie i po dużą ilość godzin, albo też co drugi dzień. Po czym odstawiam Simsy na jakiś tydzień, miesiąc, dwa. A po tym czasie z powrotem do niej wracam i gram z równie dużą częstotliwością. I właśnie w listopadzie, w grudniu miałam taki jakby odwyk od Simsów, nie miałam ochoty grać. A w styczniu właśnie wróciłam i gram teraz notorycznie i to mnie relaksuje. Dlatego chciałam Wam polecić. Uważam, że jest to bardzo dobry symulator, który daje dużo możliwości, a czwórka jest naprawdę fajną serią. Oczywiście różni się dużo od trójki i rozumiem argumenty zwolenników trójki i rozumiem argumenty zwolenników czwórki. Ja po prostu nie porównuję tych tytułów. Jest to dla mnie zupełnie osobna gra i umila mi wieczory. Z pielęgnacji chciałam Wam przedstawić krem pod oczy z Flossleku. Muszę przyznać, że szukałam bardzo długo dobrego kremu pod oczy, a to jest żel, który jest według mnie rewelacyjny. Ja akurat mam z świetlikiem i herbatą, ponieważ są różne żele do różnych problemów. Ja akurat wzięłam na opuchnięcia i zasinienia. Muszę przyznać, że spisuje się rewelacyjnie. Moja skóra pod oczami, jak i powieki są nawilżone, zadbane, gładkie, a kosztuje naprawdę chyba poniżej 10 zł w aptece. Gorąco Wam polecam. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam polecić, są to pomadki Maybelline Color Sensational. Ja mam akurat 3. Dlaczego lubię te pomadki? Ponieważ są one kremowe, nawilżają usta, nie pokazują suchych skórek, co często się nam zdarza w zimie. I mają bardzo fajne, intensywne kolory. Ja tutaj mam... taki kolor czerwony i jest numer 175. Kolor 280. No napiszę wszystko na dole. Coś takiego, taka róż, taki róż i fiolet, który właśnie mam na ustach. Oraz numer 240. Który już jest taką brudnym fioletem. Muszę przyznać, że wolę te różowych, ponieważ ten jest troszeczkę suchszy i dużo ciężej się nakłada. A te nakładają się rewelacyjnie. Gorąco Wam je polecam. To by było na tyle, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam ciekawe pomysły na film, bądź też ciekawe produkty, które warto wypróbować. A może już widzieliście jakiś z tych filmów, może graliście w Simsy, albo korzystaliście z którejś z pomadek na przykład? Piszcie mi proszę na dole. Dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i kciukowania. Jeżeli macie jakieś pytanie, piszcie, czy to właśnie pod filmem, czy też w wiadomości prywatnej, ale również na Facebooku. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!